Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku, dzięki uprzejmości księdza proboszcza parafii Harenda, przeniesiemy się, żeby zobaczyć ten XVIII-wieczny zabytkowy kościółek, który jest bardzo mocno związany z mieszkańcami willi Harenda, w której mieści się nasze muzeum. Także serdecznie zapraszam do zwiedzania. Znajdujemy się przy wyjątkowej klasy drewnianym kościółku XVIII-wiecznym na Harendzie. Kościół, choć ma 300 lat, to tutaj na Harendzie znajduje się dopiero od 1950 roku. Został wybudowany w XVIII wieku w Zakrzowie, niedaleko Kalwarii Zebrzydowskiej. Służył tam mieszkańcom i parafianom do roku 1935, kiedy wybudowano nowy kościół murowany i wówczas nie korzystano z tego drewnianego kościółka. Stał i niszczał. Jak to się stało, że dzisiaj ten kościółek znajduje się na Harendzie? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy we wspomnieniach Władysława Jarockiego, zięcia Jana Kasprowicza, który był profesorem na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W swoich wspomnieniach pisze, że zimą 1947 roku pojawili się u nich, dodam, że państwo Jarodcy byli wtedy właśnie na Harendzie, mieszkali, pojawili się gazdowie harendziańscy, między innymi Władysław Curuś i Franciszek Kominek, z propozycją, że mieszkańcy właśnie Harendy i okolicznych dzielnic chcieliby mieć własny kościółek na Harendzie i wówczas padła propozycja, aby ten kościółek wybudować na parceli obok mauzoleum Jana Kasprowicza i obok jego domu. Maria Kasprowiczowa, będąca właścicielką tej parceli, zgodziła się przekazać ziemię pod kościół. Zawiązał się komitet budowy kościoła, którego kierownikiem został profesor Władysław Jarocki. I w czerwcu 1948 roku górale pojechali do Zakrzowa, gdzie rozpoczęli rozbiórkę XVIII-wiecznego kościółka, na którego przeniesienie zgodę uzyskał właśnie pan profesor Władysław Jarocki. Te wszystkie elementy rozebrane przetransportowano do Zakopanego pociągiem, koleją i tutaj rozpoczęła się rekonstrukcja kościółka na Harendzie. Zajęło to 2 lata. W 1950 roku w sierpniu kościółek został poświęcony i za jego patrona obrano świętego Jana Apostoła i Ewangelistę, który był patronem Jana Kasprowicza. W 1983 roku wybudowano obok kościółka osobną dzwonnicę, w której znajdują się 3 dzwony mające imiona Maria, Jan Ewangelista i Jan Paweł II. Kościół orientowany jest na osi wschód-zachód. Od strony wschodniej mamy prezbiterium, wejście znajduje się od strony zachodniej. Tutaj widzimy otoczenie Muzeum Jana Kasprowicza, mauzoleum i ogrodzenie, które dzieli te parcele. Kościół jest bardzo ciekawy przez to, że wokół ścian na zewnątrz znajdują się tak zwane soboty, czyli specjalne takie podcienia, które chronić miały przed deszczem czy śniegiem wiernych przybywających z daleka w przeddzień nabożeństw. Od strony północnej wejście do zakrystii. I tutaj widzimy jeszcze w dalszym ciągu te soboty. Kościół kryty jest gontem. W
tej chwili trwają takie przygotowania. Parafianie bardzo chcieliby przeprowadzić remont, wymianę tych gątów. Oczywiście tutaj trzymamy z nich kciuki. I drewniana wieża z cebulastym hełmem. Właśnie spod tej wieży prowadzą drzwi do kościoła. A tutaj widzimy bramę wejściową na teren kościoła z ulicą Harenda. I piękna bryła 300-letniego kościółka. Na dzisiaj to już wszystko. Niebawem zaprosimy Państwa również do wnętrza kościoła, gdzie pokażemy przepiękne polichromie i ołtarze. A już teraz mogą Państwo odwiedzać kościół. Codziennie jest msza święta o godzinie 18 i można zobaczyć to wszystko, o czym mówiłyśmy na żywo. Także serdecznie zapraszamy i dziękujemy za oglądanie.